Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj prosty i szybki przepis na pieczywo. Zrobimy sobie chleb z ziarnami. Jest to przepis ze wspólnoty. Jest to już kolejny chleb, jaki wykonujemy na naszym kanale. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania chleba będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, 100 g ziaren słonecznika łuskanych, 25 g pestek dyni, 20 g otrąb pszennych, 2 łyżki sezamu białego, 1 łyżka siemia lnianego, 25 g świeżych drożdży, 550 ml wody oraz 3/4 łyżeczki soli. Czas przyrządzania 10 minut, łączny czas godzina 30, przepis oceniany jako łatwy. Widzicie nazwę użytkownika Michalina, wyjdzie nam z tego jeden chleb, rozpoczynamy gotowanie. Wskazówka, że to nie jest oficjalny przepis, wlewamy wodę do naszego naczynia. Około 35 stopni. Do wody dodajemy drożdże. Zamykamy pokrywę i przechodzimy do kolejnego kroku. Kolejny krok, 37 stopni podgrzewamy, czas 1 minuta, obroty prawe 2. Kończy się mieszanie naszych drożdży z wodą. Zostały nam ostatnie sekundy zakończone. Kolejny krok. Dodaję teraz mąkę. Jak widzicie, drożdże wymieszały się ładnie z wodą. Wrzucam mąkę. Po mące czas na ziarno słonecznika. Oczywiście to łuskane, niesolone. Po słoneczniku pestki dyni. Kolejne otręby. Następnie dodajemy nasz sezam, siemię lniane oraz sól. My dzisiaj dodajemy sezam, siemienia lnianego nie dodajemy, po prostu zapomnieliśmy go kupić. Myślę, że tutaj się nic nie zmieni i sól dodaję. Zamykamy pokrywę i przechodzimy do wyrabiania ciasta. Ciasto będziemy wyrabiać przez 2 minuty na trybie miękkie ciasto. Ciasto mamy już wymieszane. Zostawiamy je teraz na 15 minut przykryte pokrywą. Zobaczmy tylko, jak ono wygląda, ile mamy go w tym momencie. No, ciasto jest bardzo rzadkie, jest naprawdę płynne. Zostawiamy na 15 minut. 15 minut minęło. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. W międzyczasie też otwieram, jak widzicie, nasze ciasto trochę urosło, także przenieśmy się i odpalmy piekarnik góra-dół 200 stopni. Piekarnik na parametry ustawione, grzeje się. Kolejny krok, formę keksówkę o długości 30 cm smarujemy jakimś tłuszczem i opruszamy mąką. Ja dzisiaj sobie użyję do tego smalcu, ponieważ wydaje mi się, że on jest jakby takim najlepszym lepikiem i też najładniej później wychodzi to, że na ręcznik papierowy biorę sobie ten tłuszcz i smaruję. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dokładnie tutaj każdy zakamarek, żeby to później ciasto się nigdzie nie przykleiło, bo będzie ciężko je wyjąć. I następnie, jak dokładnie wszystko wysmaruję, będziemy opruszać mąką. Forma na grubości wysmarowana tłuszczem. Teraz sobie na środek wsypuję mąkę i po całości rozprowadzam tą mąkę. Jeżeli będzie potrzeba, to ja jej dosypię tutaj na ścianki. Trochę na blat mi się rozsypie, zaraz to sprzątnę, ale dokładnie, żeby opruszyć mąką. Dobra, forma opruszona, resztę zsypuję do kosza. Ciasto przekładam do foremki. Konsystencja powinna być półpłynna. Mi się wydaje, że ona właśnie taka jest. Jak widzicie, ono jest dość rzadkie. Nie jest całkiem rzadkie, ale też nie jest jakieś bardzo gęste. Czyli takie, jak powinno być. Pomagam sobie tutaj łopatką, żeby wszystko wybrać i przekładam do naszej keksówki. Ciasto przełożone, jest go naprawdę dosyć dużo, także ta foremka jest idealna. Ja sobie zobaczę kolejny krok. Wkładamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy przez godzinę. Otwieram piekarnik, wkładam ciasto. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo z reguły piekliśmy chleb z takiego gęstego ciasta. Ustawiam sobie tutaj godzinkę, ale oczywiście ja jakby ten czas biorę tak orientacyjnie, pomimo że ustawiam godzinę, to zawsze zaglądam do tego piekarnika, żeby nam się nie spaliło. Pamiętajcie, że piekarniki są różne. Godzina, czekamy. Nasz chleb już skończył się piec. Teraz musimy wyjąć go z piekarnika i przełożyć na deskę, wyjąć z formy. Ostrożnie, bo to jest gorące. Zobaczmy, czy nam wyjdzie. Jak widzicie, ta duża ilość tłuszczu miała swoje zastosowanie. Przekładam go na deskę i zostawiamy go teraz do ostygnięcia, odparowania. Tak się prezentuje gotowy, skończony chleb. My za chwilę go przekroimy i spróbujemy. To już za chwilę zrobi Damian w podsumowaniu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego!
No to słuchajcie, chleb nam delikatnie przestygł, także przekroimy sobie go. Jest jeszcze ciepły, ale taki ciepły chlebek najlepszy, zwłaszcza jeśli chodzi o ostatnią część, czyli dupkę. Dajcie znać, jak u was się mówi. No ale dobra, kroimy. Zobaczcie, jak jest chrupiący turbo. Tak się prezentuje w środku. Jest faktycznie mocno chleb z ziarnami. No ale co? Myślę, że próbujemy. Smacznego. Słuchajcie, pychota. Naprawdę chlebek. Słuchajcie, chleb bardzo dobry, godny polecenia. Jak widzieliście, przepis jest ze wspólnoty, czyli ktoś z was, w tym przypadku pani Michalina, go dodała. Jest naprawdę świetny. Ogólnie pieczywo z Lidlomixa jest bardzo dobre. Jest to już nas, nie wiem, szósty, siódmy chleb, który robimy u nas na kanale. I tak na dobrą sprawę, oprócz tego chleba, chyba bananowego, który moim zdaniem to w ogóle nie był chleb, wszystkie były naprawdę świetne. Moi top chlebów, jeśli chodzi, to jest na pewno pszenny. Na pewno chleb ze śmietankową skórką, są to chleby, które robiliśmy już bardzo dawno na kanale, możecie filmy znaleźć sobie i są naprawdę świetne. No i ja uważam, że ten chleb z tego przepisu jak najbardziej wchodzi do czołówki chlebów. Mega chrupiący, mega dopracowany przepis, tak na dobrą sprawę nie wymaga żadnych absolutnie przeróbek. Wszystko robimy zgodnie z przepisem i wychodzi naprawdę kawał solidnego, dużego chleba. Jak widzicie, mieliśmy wylaszkę 30. On nam ładnie wyrósł. Tutaj delikatnie pękł, ale to jest naturalny, tak jakby powiedzieć, swojski w cudzysłowie chleb, więc on nie musi być idealny. Smakowo petarda. Dajcie znać koniecznie, czy robiliście. Moim zdaniem warto. Ogólnie przepis już ma ponad 800 ocen i jest bardzo wysoko oceniany, więc zakładam, że i wy również go robiliście i również wam smakował. Nic, żeby nie przedłużać, my sobie posmarujemy tą kromkę jakimś masełkiem, może jakimś serem żółtym, taki ciepły chlebek jest najlepszy. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, hej!